Cześć. Ostatnia moja zasiadka w tym roku. Słoneczko wyszło. Może akurat ostatnie 3 godziny, może coś jeszcze pojedzie. Z sezonu, który był taki nierówny. Wiosna. Nie ma jak z rana kawka. Przy 1 stopniu w plusie. Pierwszy raz w marcu. Na dziczyźni. Bez pika. Ale na to się praktycznie zapowiadało, bo to przy tym zimie poprzednie noce z przymrozkami po minus 4. Choć ryby na Jechosądzie były, ale no niestety nie chciały współpracować. Ale tak czy inaczej przepięknie jest siedzieć w słoneczku, patrzeć na te suche trzciny, na tą kryształową wodę. Fajnie, że już ten sezon się zaczyna nam. Szkoda, że akurat w tej Polsce, nie tylko na tym całym świecie, z tym koronawirusem walczymy. Mam nadzieję, że go przeżyjemy i pokonamy. Delikatna faleczka, tylko ze wschodu. To akurat tutaj nie jest korzystne. Ale rybki nie współpracują. Nic, czas się wygrzać w słońcu. Zaczęła się niestety zimnem i naszym COVID-em, więc to też wszystko się przeplatało, że nie można było się przemieszczać, więc też się nie jeździło na te ryby, ale przede wszystkim zimna wiosna spowodowała jednak, że nie mogłem tych ryb namierzyć. Troszeczkę pływałem na płytką wodę, jeszcze nie wyszły. No tak to niestety wygląda. Potem sezon letni się zaczął. No, powiem szczerze, uczciwie, fajnie się zaczęło. Choć początek był może nie taki, jakbym sobie życzył. No, rybę miałem, to w materiale zapewne będzie mówiono o tym. No, taką rybkę między 25 a 30 kg, no niestety wypięła się. Przez 8 lat jeżdżenia nad tą wodę, druga ryba taka mi się spięła. No niestety, trochę pechowo, ale tak to wygląda. Ale potem nastąpiły fajne dni, ta ryba mi wpłynęła w łowisko, parę fajnych rybek, zaczęło się od 15, potem jakaś 11,5 i potem przyszły ryby naprawdę fajne. Pierwszy raz kuta. 11,5 kilo. Fajnie. Szkwicze. Oręcz? Plus sport. Skuteczne.
Loch Ness. Na uszy. Zobaczcie. Cały czas jedzie. Prawie 20-kilowe, ponad 20-kilogramowe, więc naprawdę było fajnie. Przede wszystkim to, tak jak powiedziałem już, na takich dużych wodach to ważnym elementem i takim kluczowym momentem to jest wiatr. To jest wiatr, jeszcze raz wiatr. Już wracasz do siebie, poczekaj. Klocuj się. Śliczne. Dobra, wracaj do siebie. Walka chyba, uważam, była piękna. Musimy rybę zważyć jeszcze, ile mata waży. Żebyśmy dokładnie wiedzieli, czy 20 jest, czy nie ma. Zapomniałbym najważniejszego. Kilogramy 0,5, czyli 23,100, 20,05. No fajnie, pierwsza w tym roku 20. To już pora kończyć zwijać. No niestety nie zawsze on sprzyjał mi tutaj, te momenty właśnie letnie. Ten wiatr akurat był z dobrych kierunków wiał, więc troszeczkę tych rybek się złowiło. A potem, no niestety, już gorsza była końcówka tego sezonu. No ale to tak jak mówię, tak to wygląda w tym wędkarstwie. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli.
No życie niestety. Było branie. Widziałem spław karpia. 3 razy mi podnosił. No i niestety nie zaciął się. Trzeba coś zmienić. Postanowiłem założyć sztywniaka. Może coś takiego go przekona jednak, żeby się zahaczył. Brzoskwinia mango z szkwidosem tym razem pójdzie. I zestawik pokażę bliżej może. Widać, nie wiem. Nauczyły się. Piękna pogoda, wiatr opisuje. Parę spławów było. To barometr idzie bardzo szybko do góry. To jest powód, podejrzewam, że... Powiedziałem ci. O, pięknie jedzie. Na sztywniaka, to co było branie. Poczekaj, stanął. Jest rybeczka, ale to nie jest duża chyba rybka. Zmiana przyponu pomogła. Bartek, jesteś na linii? Jestem. A ja jestem w kamerze teraz, mam tą rybkę, ale to nie jest duża ryba. Cały czas przy dnie jest. Słuchajcie, ja jestem w kamerze, Bartek jest kuźwa ze mną, rozmawiamy już chyba koło godziny. Były 2 piki na tą wędkę, zmiana przyponu. Rozmawiamy 2. 2 godziny? Tak. I to jest piękne. I mówię do Bartasa, było branie, mówię piki 2. O, jedzie. Słyszysz, jak pięknie, no. Pięknie wyciąga żyłeczkę, ale to moment. Ale to nie jest duża ryba. I przypon się okazał, widzisz, skuteczny. Bo jednak się na tą wędkę rybka zapięła. Miejmy nadzieję, że ją wyciągniemy. A co ci mówiłem, Bartek? Że o 12 będzie branie. No, która jest? 11:30, pół godziny przed czasem. Się w ogóle nie zna. No nie, patrz jak jedzie ładnie. Ale w rozmowie naszej była sytuacja tego typu, że mówię, dobrze byłoby, żeby pojechał jak rozmawiamy, bo często tak bywa, nie? Tak. Że jak się z kimś rozmawia, to tak to wygląda. To jest chyba trzecia ryba podczas rozmowy. No. Druga na pewno. Ojej. Nie no, te rybki się, wiesz, pokazywały. Ale jednak zmiana przyponu zrobiła swoje, nie? Bo jednak, wiesz, branie jednak wzięła na ten przypon sztywniaczek. Coś w tym jest. To jest ta przewożona wędka, czy nie przewożona? Tak, przewożona. Przewożona. Tak. Czyli nie przeszkadza. Nie. A jednak widzisz, na ten przyponik się złapał. Znaczy złapał się, jeszcze nie wiadomo, czy go wyholujemy, ale na razie, wiesz, uwielbiam, wiesz, zawsze rozmowy z kolegami przez telefon, czy ja jestem na rybach, czy koledzy, i mają albo oni branie, albo ja. 3 dnie ładnie chodzi. Bartuś, wiesz co, będę musiał do wody sobie podejść, bo już jest coraz bliżej. Ojojoj, i zaczyna mi na boki odchodzić. Ciężka sprawa. Co? Ciężka sprawa, w zielu jest. Mnóstwo zielska złapał. 3 dnie. Jakoś go zaczynam, wiesz, holować powoli, ale z zielem. Mnóstwo zielska. Ole przyjebał.
No to może być taki 12-13 kilo, bo to takie największe agresory z dynamiką. No trochę wyszedł z tego Zielska, ale był przy dnie, nie mogłem go ruszyć w ogóle, wiesz? Zakotwiczył w Zielsku, po prostu przy skarpie. Teraz wyszedł chociaż. Przynajmniej wyszedł, ale muszę sobie podbierak wziąć. Zapomniałem. Takie coś jest poczucie. Jest! Gratulacje. Dziękuję kolego. Powiem ci tak. Jest duża. Tak? Duża jest, no. Nie wiem ile, ale jest duża. Zaraz będę ważył. Poczekaj. O, jaki grzbiet jest po bieraku. Okej. To ma trybę. Jestem w pracy, miałem hol na żywo. Jestem zadowolony. 21,600. Z dwóch powodów. Pierwszy powód. Zmiana przyponu. Okazała się strzałem w dziesiątkę. No ryba, uważam, fantastyczna. Choć hol nie był taki przykładowo, nie jeździł tak jak poprzednie, ale ryba jest kapitalna. Zresztą zobacz, zaraz wszyscy ją zobaczą. Jaki ogon. Taką płetwę ma wielką, że to jest kloc. Kloc piękny. Pokaż tylko jeszcze, oprócz moich ran, czy jakąś ma. Marta, zniekuty. Ślady mi sprawdź na pysku. Nie kuty jest, tylko mój ślad ma. Czyli dziewica. Chyba tak. Poczekaj, teraz jeszcze ją muszę... O, wody mi tu naleciało w kalosze. Poczekaj. Kapitalna ryba. Naprawdę kapitalna! O Jezu. Szkoda, że słoneczko teraz nie świeci. Żeby jeszcze ją... Poczekaj, bo mi się wymyka, widzisz? Ciężko ją tutaj, wiesz. Nie masz siły na takie duże ryby. Za stary jestem, to jak mówisz. Tylko, że wiesz co? No nie mam siły, ale chociaż je łowię. Ojeju. Ciężko mi jest utrzymać ją, wiesz. Powiem szczerze, uczciwie. Jeju, pokaż się wszystkim. Tak i tak. Psa. Wspaniała jest po prostu. Fantastico, tak bym to określił. Kapitalna ryba. Choć walka nie była taka aż emocjonująca. Myślałem, że to jest mała ryba początkowo. Potem moment zaparkowania w Zielsku. No był problem, żeby ją odciągnąć. No ale po około chyba minuty czasu udało mi się siłowym holem ją z tego Zielska wyciągnąć. Jeszcze raz. I ukochana, wspaniała rybeczko, wracasz do siebie. Fajna, nie kuta. Piękna ryba, po prostu piękna ryba. Jeszcze raz ją pokazuję i wypuszczamy ją do wody. No chodź, jeszcze raz.
Jeszcze raz się pokażesz wszystkim. A cały czas jestem na łączach z Bartkiem od ponad 2 godzin. Tym bardziej jest fajnie. Dziękuję ci, rybko. Wycałuję cię. Jesteś kapitalna. Oj. Wstaję i wypuszczam ją. Dosyć tej męczarni. Dałem kroka i prawie pod kuźwa za kolano wpadłem, wiesz? Poczekaj, postaram się wydostać. Klęknę na macie i powiem super, cieszę się. Druga 20. Fajnie jest. Widziałem te ryby. Zmieniłem przypon, było branie. Wiedziałem, że to karp. Nigdy bym nie wiedział, gdybym nie oglądał filmów, że tak powiem, z podwodnej kamery. Człowiek by myślał, że może to była ta ryba, może nie. Ale teraz wiedziałem, na pewno zmieniłem ten przypon i udało się. I to jest fajne. Cieszę się bardzo. Czekam na tego, co mi się wypiął 2 razy na tej wodzie. Tak jak powiedziałem, liczyłem na 25, między 30. I może się doczekam. Oki. Gratuluję, Darku. Dziękuję. A teraz z Bartasem, kuźwa, za tego karpia, kuźwa, ta rozmowa cały czas. Telefon jest w prawej, w lewej jest drink. Piję. Uwaga, ja też przybijam, uwaga. No, to chlub za tą rybkę. Herbatka zielona. No tak, już ludzie starsi muszą pić herbatkę, no. Młodzież jeszcze może wypić. Super. Jestem mega zadowolony, ale czekam na większego. Zdróweczko wasze również. Hej. Następne branie, buty ubieram. Następne branie. Rozmowa z kolegą innym. Uźwa, trzeba dzwonić chyba, rozmawiać. Znowu sztywniak. No zobaczymy. Zobaczcie, jedzie cały czas. Nie wiem, słychać, widać. Wybiera. Tamten był spokojny, a ten... Zobaczcie. Pali się po prostu. O Boże, no jedzie cały czas. Stanął. No to jedziemy w drugą. Ładnie wyjeżdża. Ktoś dzwoni. Ciągnę rybę. No. Dzwoni inny kolega. Jak my rybkę ciągniemy. Fajnie. Idzie łagodnie teraz.
jest pogoda na nie. Wiatr silny. Na to czekałem cały czas. Sytuacja z PZW. Łódka przepływa. Ja muszę niestety wszystko robić, żeby tej ryby nie pokazać. No niestety. Tak to wygląda. Zobaczcie, rybka jest przy brzegu już. Pan przepływa. Jak przepłynie, postaram się wam podebrać. Albo się wypnie po prostu. Druga ryba, nieduża, ale waleczna. Pięknie zahaczony. Zobaczcie, jaki dziób. Przypon cały czas sprawdza się. Elegancko. Rybka rzędu. Dziesiąteczka taka widzę. Nieduża. Pokażę wam tak mniej więcej. Ale cieszy. Udziala dostanie. Pokaż się, pokaż. Dwie osoby uśmiechnięte.
Super. Do wody. Ale zapikala, wiesz? Ło kuźwa. Ja pikole. Nie idzie Bartas go zatrzymać. Zobacz, kuźwa, jak to jest. Znowu mamy, że tak powiem, rozmowę i znowu jest kuźde ryba. Jest. Słabo cię słyszę, Ter. Poczekaj, ja muszę cię na głośnik przyłączyć. Jesteś. No. Mówię ty przestań do mnie wydzwaniać, bo całe szczęście mi zużyjesz. Zaś ja jadę na ryby i nic nie mogę złapać. O Bozie. Znowu rozmowa z Bartkiem i znowu ryba. Ojej, zobaczcie co robi. Ojej, ja miedzie. Bartuś. Przyjdziesz, no. Przyjedziesz polać głowę Dareczkowi? Ej, no zobacz. Nie zdążę. Słyszysz? Jak jedzie? No słyszę. Kuźwa, człowieku, to już słyszę. Tak wyjechał, że się... Ej, no cały czas jedzie. Albo jest, wiesz, z tych, wiesz, takich dwunastek i tego silny, albo... O, kuźwa. Bartas, on jest już kurwa. Ale silny. Żebym tylko go zdążył przed pojechaniem do pracy wyciągnąć. Przyjechałem na 4,5 godziny podsypać, ale wędki zabrałem ze sobą, no bo jakby tu nie wykorzystać. No i doczekałem się brania. Miejmy nadzieję, że jeszcze... No patrz, wyjeżdża znowu z koła. Za długo to ty nie czekałeś. Wiesz co? 3,5 godziny, 3:45. Mówiłem ci, że o 10 się zwijam, więc... A wziął 9:10. Wiesz, jak on daleko jest? Ale już zaczyna ładnie, wiesz, się go ciągnie. Teraz ładnie idzie. Ale pogoda dzisiaj wyśmienita, po prostu wyśmienita. Choć tylko brakuje wiatru, nie? Jak się okazuje, nie brakuje. No znaczy, wiesz co, nie no, wiatr to jest wiatr. No jest dobrze, że wiesz, branko jest, no ale to jest, wiesz... To jest wszystko to, że... Jest cały czas, wiesz, sypane, czy są ryby, czy ich nie ma. O, teraz przy dnie idzie.
Leci na trzcinę, wiesz, w lewo. Polujesz, czy się bawisz? No, byś widział, to byś zobaczył, czy idzie mi po boku, po burcie na lewo, na trzcinę. On wie, gdzie tam, wiesz, ma wejść. Aha. Oj, ładnie bombuje. Kuźde. Ciężka sprawa. Zobacz, wyciąga znowu. Odbija na wodę. Ale cały czas... Ale silny jest. Nie, wyjechał na wodę znowu, wiesz, ale cały czas przy dnie idzie, cały czas przy dnie. Naprawdę... A co ma robić na powierzchni? Pokazać się, przywitać się. No. Powiem ci, że za dużo nie mogę tutaj zrobić, wiesz. O, już się właśnie pokazuje pod, ale jeszcze jest tak... 40 metrów. I znowu. Ale czujesz, że to jest duża ryba? Wiesz co? Wydaje mi się, że jest duża. Wydaje mi się, że jest duża, bo wiesz, bardzo długo z nim walczę. Znowu na trzciny idzie, wiesz? Duży. Duży? Chyba tak, no. O kurde. O.
Jest w sieci. Odebrany? Tak jest. Zadanie wykonane, panie kolego. Biorę matę. Tak. Biorę matę i zaraz będziemy ważyć. No dobra. Dzienne za pół godziny, dobra? Dobra, okay. To mam go widzę. Dobre. Hej. Hej. Kapitalny. Nie. 20 powinno być. Następna piękna ryba. 19-100. Coś mam powiedzieć więcej. Zobaczcie sami. Ściągnę tylko zegareczek. Wypuszczam. I zwijam się i uciekam do pracy. Jeszcze momencik, tylko muszę przestawić, żebym widział ładnie. Okej. Okay. Podnieś płetwy, podnieś. Pokaż się. Śliczny jesteś. Fantastyczny. Pokaż tylko jeszcze dzióbek. Prawdopodobnie był złowiony, ale blizna jest bardzo... To już na pewno nie w tym roku nie był łowiony, bo takie zabliźnienie jest delikatne. Jeszcze raz i wracasz do wody. Chodź, kochany. Ostatni raz. Cię podniosę i pokażemy jeszcze cię raz. Czekaj, poczekaj. Tutaj, okej. Okay. Piękny. Wracasz do wody. Pięknie. O,
Boże. Doczekana kuźwa. Jest tyle godzin. Nie jest. Pięknie. Mariusz, pokaż buźkę. Uśmiechnięta. O, pięknie. Od ucha do ucha. Stoi przy dnie. Widzisz? Aha. O, idzie. Jeszcze na pierwszy. Nie mogę go widzieć zatrzymać. Zobaczymy na stóweczkę. Cały czas siedzi. No nie idzie go. Nie idzie go ruszyć na razie. To widać oczywiście. No piękny Dariuszu, no co? Na którą mówiłem wędkę, że weźmie? No właśnie na to. Powiedziałem na to? Nie, wyliczanka to. Wyliczanka była, dokładnie. Trochę wyliczanki, ale... O. Zaczynamy. W drugą stronę tak zjechać. Я не знаю, где. Где? Я не знаю, где. Я не знаю, где.
Mamy ją. Paruś, szacun. Jesteś mistrz. Dobrze. Dziewiętnaście zero zero tym razem. Nie był kuty. Walka prześliczna. Wiatr potężny. Barometr do góry grzeje, że aż niemiło. Ale został złowiony. Ponowna ryba przepiękna. Troszeczkę się poraniła. Musimy jej tutaj ścikać troszeczkę. I sprawdziliśmy nie kuta. Super! Okay. Zegareczek ściągamy. Człowiek nie zawsze pamiętał o tym, ale jednak dla bezpieczeństwa tej rybki jeszcze polejmy ją. Okay. Super, śliczna jest. Znowu minimalnie zbrakło do 20, ale nie będziemy narzekać. Prześliczna rybka. Strasznie silna, tak jak widzieliście. No mają moc, mają siłę. Chodź mój kompanie do mnie. Mamy wspólną wyprawę jeszcze. Sesję zdjęciową. Gratulacje, Dareczku. Dziękuję ślicznie. Pięknie dziękuję bardzo za zaproszenie, że mogłem sobie pogościć u ciebie na twoim stanowisku przygotowanym do połowu ładnych koni. Piękna praca, ryba. Dużo pracy. Dokładnie. Fajny dobowy wyjazd, udana zasiadka. Teraz bierzemy rybkę. Powiedzieć, do wody. Spełnienie dzisiejszego dnia twoje już jest. Tak jak mówisz. Czas na ciebie teraz. Dokładnie. Miejmy nadzieję, że coś zdążymy że jeszcze coś czasowo. Dobra, zapnijmy. Zapinamy dokładnie. Weź kamerkę teraz, żebyś ładnie tutaj najechał jeszcze. Bardzo blisko. Zmęczyłeś mnie i siebie też widzę. Super. No to będziesz płynął. Gratulacje, Dariusz, jeszcze raz. Ekstra. Kliknie wyłączenie. Pięknie grzeje teraz. Naprawdę przygrzewa, aż miło. Ale bez czapki to nie radzę. Można się rozchorować. Tak, i tak jak już mówię, no jesień niestety nieciekawa. Miałem prześliczną, fajną rybę. Branie było po ciemku w nocy. Był to amur, powyżej na pewno 20 kg, którego widziałem. No, zapiął mi się na trzcinach. No i w samotności niestety nie udało mi się go wyciągnąć. Za trzecim razem, wypiąć się wypiął, tylko się po prostu haczyk wyprostował i na trzcinach było winięty i siłą rzeczy nie dało rady się wyciągnąć tej rybki. No ale emocje były na pewno. Tak jak już wspomniałem, jesienią Mirek, kolega, który ze mną jeździł, fajną rybkę miał też. No, widzieliśmy ją, blisko brzegu była, wypięła się. Na pewno powyżej 20 kg.
No i jedną wyciągnął prawie 15 kg, to też fajna już, że tak powiem, sztuka. Wejdź sobie na dół. Wanilia. Jest rybka. Idę ubierać buty. Ole, wyciągnął tej ładnie. Tej widzisz, gdzie jest ten? Cudnie to jest, trudne. Wydaje mi się, ten... że za silnie go ciągniesz. Kowrotek w ogóle nie masz wyregulowany. Jest wyregulowany, jest. No dobrze. Wiesz, nie tak ci nie wylecie. Ale wiedziałem, co to jest, co? Ale on... Ale chodzi kurde równo, co? Chodzi. Chodzi się ma trochę, co? Ubilansko widać. Dobra. Wejdź do wody, masz wyszedł do wody sobie po. A ja ci mówię. Darek, zobacz. Nie wiem. U mnie to szkoda. Kurde. No. Życie. Ale był kaban ładny. Był ładny. I tak bywa. No niestety. Jest branie. Kolega ma branie. Fajną rybkę. Zobaczymy. Ustawiam. Poczekaj, nie kręć. Nie. Sobie przykręć trochę. I teraz pompuj. Patrz, jak masz zrobione kuś te tempo. Popatrz, pani ślepok. Co? Co ten mój kolega jeszcze zrobi na tą wodę? Nie wiadomo. No, odbalę jakąś szopkę. Ale jest ryba. Minęła doba. Bez brania, bez pika. Wiad nie pasuje. Ale najważniejsze, że jest coś. Zobacz, co robię. Żeby nie było, że goście nie łowią ryb. Nie mówię za głośno, bo obok dwie łódki stoją. Jest zabawa. Widzieliśmy go 50 metrów za łowiskiem i najważniejsze, że wziął. Thank you.
Ja sobie do niego podejdę. Widziałeś teraz, jak pobrań się robi? Ma nie na co? Trzeba delikatnie dać mu. Ja ci go zaciąłem specjalnie ze względu na tych ludzi, żeby sygnalizator nie trąbił za to. No, gdzie wiesz, pod burtę, to... Jak się okazuje, to nawet w miejscu przez 2 miesiące karmionym ryby przy nie tym wietrze, co trzeba, też podejdą. Jednak siłą rzeczy karmienie powoduje to, że te ryby powracają. Jak do spiżarni. Wodzie. Coraz bliżej jest nas. Pokazywać. Mamy go. Mamy. Udało się. Pięknie.
Tam mam telefon dalej. No dobra. Aż dobra. Efekt łowienia dobowego. Tak jest. Nie mówimy za głośno, bo towarzysze broni z boku siedzą. Ryba około 15 kg. Ale zobacz, kurczę, kiedy z tego no, leżyła, leżała dobę. Dobę. Pokaż ładnie ją, wyeksponuj dalej. Tutaj, do góry, przed ciebie, a nie na, na kurtce. No co, jest to jest tylko 15 kg. Co ty? No tam, pod skrzyla. Nie. Dobra, jest. Tak, tak, mordka. No ale nie brudzi mnie. Nie, mordki nie robi tego. Pięknie otwiera. Ale mordu się maślicznie. Na matę? Poczekaj, tu mi moim telefonem jeszcze. Już, poczekaj. Tu mi zostaj go. Dalej, jedź. Uwielbiam ten dźwięk. Zresztą jak każdy z nas, karpiarze. Ojejku. Modlitwa, żeby wziął. Boże, weź. Wspaniale jest jeździć na te ryby. Po prostu kocham to. Kocham, jeszcze raz kocham. Zrywać się w nocy i do tego brania lecieć. Ojejku. No dalej. Na dół czy do góry? Nie chcesz? O. Możesz już jechać w drugą stronę, jak chcesz. Oj, będzie się dużyło do przyszłego roku. Ojejku. Prawie pół roku bez sezonu. 5 miesięcy, można powiedzieć. Zimą zapewne nie pojadę na kanały. Bo czasowo niestety, jak zimą wykorzystam urlop, to potem na lato nie ma. Wiadomo, jak to wygląda. No chyba, że coś się uda wykombinować, no to w perspektywie jest jeszcze myśl o rybniku. Z Bartkiem rozmawialiśmy już i jeżeli będę miał urlop, to pojedziemy na tydzień na rybnik. Tym bardziej, że kolega ze Śląska zaprasza. Fajnie byłoby się spotkać, porozmawiać. No i przede wszystkim powędkować na rybniku. Jeszcze tam nie byłem, nie wędkowałem, więc spróbować swoich sił. Może akurat. Zobaczymy. Czas pokaże. Jeszcze raz. Bye bye, rybki. To już jest koniec. I wróci dopiero w przyszłym roku. Thank you.
Już cię zaraz wypuszczam, poczekaj. Torpeda. Super. Walka przy brzegu, tak jak było widać, bardzo długo odpływał. Za pierwszym razem jak się amura nie podbierze, to potem tak to wygląda. Jeszcze jak samemu, to tym bardziej. Fajna ryba w promieniach słońca. Fajnie ją będzie widać zapewne. No co? Nie męczymy, dziękujemy. Wypuszczamy. Jak było widać, w super kondycji odpłynął, to najważniejsze, cieszy. Tak jak widzicie, nieraz się łowi, a nieraz się przez miesiąc niestety brania nie ma. Niestety tydzień za tygodniem szybko ucieka, bo taka jest prawda, pracujemy. Na te wyjazdy tego czasu nie ma, no bo ile można mieć tego urlopu, wiadomo jak to wygląda. Więc raz w tygodniu przynajmniej się staram być nad wodą. Ale to i tak jest, w miesiącu to tylko 4 razy jest. To jest bardzo mało, jeżeli zrobimy dobę jakąś, czy góra dwie doby. A nieraz, tak jak przykładowo dzisiaj, jestem tylko na 8 godzin. No ale to tak jak już wspomniałem, takie jest wędkarstwo, no i niestety dzisiejszym dniem będę kończył karpiowanie. Choć uważam, że jeszcze można spokojnie łowić, bo jeszcze ta pogoda nie jest taka zła, tylko że ja już po prostu nie mam czasu. Nie mam już żadnego urlopu, niczego, więc no nie jestem w stanie już przyjechać nawet na te parę godzin. Tym bardziej, że dzień jest bardzo krótki, już listopad, to wiadomo jak to wygląda. A uważam, że sezon może nie był najlepszy, ale nie najgorszy, no bo 4 naprawdę bardzo ładne ryby, więc tutaj w tym przypadku akurat no nie ma co się wstydzić. No i było przyjemnie, no nie mogę powiedzieć. Zresztą w materiale, który oglądacie, te hole dały dużo emocji, dużo satysfakcji. No i fajną taką rzeczą jest również to, że kulka, która rok temu weszła na rynek, pozwoliła mi złowić te ryby. To też daje taki kop do następnej przykładowej jakiejś pracy nad następnym przykładowym egzemplarzem jakiejś kulki. Mam nadzieję, że z Markiem będziemy pracować nad nowymi kulkami, więc czas pokaże. No co by jeszcze tutaj powiedzieć do przyszłego roku. Mam nadzieję, że w końcu do 3 razy sztuka i złowię tą rybę moich marzeń. Oby to była 3 z przodu już. Co roku jest większa, mam nadzieję, że rośnie. No nic. Jeszcze raz pozdrowienia dla wszystkich.